to, że ruszamy dzisiaj z remontem drogi 5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 816 do Bratycze, Kostomłoty w tej chwili. Wiadomo, jak strategicznie ważna ta droga jest dla gminy Kodeń, ponieważ tak, na tym odcinku między Słowatyczami a Terespolem nie ma ścieżki rowerowej, także jest to duże zagrożenie dla mieszkańców, dla turystów przybywających do Kodnia. No i dzisiaj są z nami marszałek województwa lubelskiego, pan Michał Mulawa, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. I robimy tak jak z ich inicjatywy, robimy tak jakby otwarcie tego całego remontu. Widzę, że remont będzie odbywał się bardzo solidnie, bo będzie dwie warstwy asfaltu, dwa razy po 4 cm. To droga, która kilkadziesiąt lat czekała na swoją przebudowę. My będąc w opozycji wiele razy podkreślaliśmy, że tutaj niebezpieczeństwo jest ogromne. Ponadto to droga do Królowej Podlasia, to droga do Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej, którą co roku podróżuje kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, kilkadziesiąt tysięcy turystów. Ta polityka remontów dróg, którą prowadzimy, a w tym roku rzeczywiście wyremontujemy rekordową liczbę dróg, bo ponad 70 kilometrów, charakteryzuje się tym, że remontujemy je również w małych miejscowościach i tam, gdzie przez kilkadziesiąt lat frezarka nie zaglądała absolutnie. Proszę Państwa, drogi również w małych miejscowościach, na tak ważnych szlakach jak tutaj na Nadbużance, są również bardzo, bardzo ważne. I tutaj na Podlasiu również te drogi chcemy remontować. Dzięki radnym sejmiku z roku na rok tych środków finansowych na przebudowę dróg jest coraz więcej. Kiedyś mówiono nam, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Otóż proszę Państwa, one są i takie odcinki, takie szlaki jak ten dzisiaj tutaj, który rozpoczynamy, będziemy w najbliższych latach remontować. Ta droga również była obiektem próśb i interwencji parlamentarzystów ziemi lubelskiej, pana premiera Jacka Sasina, pana senatora Grzegorza Biereckiego i podlaskiego parlamentarzysty Dariusza Stefaniuka. Chcemy, aby wszędzie te drogi w miarę możliwości, w miarę środków, jakie posiadamy, były remontowane, ale tak jak mówię, no ta droga i mieszkańcy tych terenów czekali na to kilkadziesiąt lat i wreszcie zostanie ona doprowadzona do takiego stanu, żeby można było bezpiecznie podróżować, a przede wszystkim również, co dla nas bardzo, bardzo ważne, odcinek z Terespola do Kodnia, odcinek, którędy kilkadziesiąt, kilkaset nawet tysięcy pielgrzymów co roku jeździ również rowerami do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, będzie wreszcie mogła w sposób bezpieczny i cywilizowany tą drogą uczęszczać. Remont, który się dzisiaj rozpoczyna, całość tego remontu będzie kosztować w okolicach 4 milionów złotych. Zbadamy jeszcze, i tu chcę to powiedzieć, że zbadamy i sprawdzimy jeszcze odcinek tej trasy w kierunku Terespola, tam ona jest odcinkami wyremontowana w troszeczkę lepszym stanie, natomiast ten odcinek 10-kilometrowy plus chyba przebudowa w samym Kodniu przed 2023 rokiem nas czeka, bo chcę powiedzieć, że w 2023 roku zbliża się już 300-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej. Chcemy się również na ten jubileusz przygotować, również infrastrukturalnie. Panie Przewodniczący. Staramy się, żeby samorząd był zawsze blisko mieszkańców. Nawet tych mieszkańców, którzy są bardzo oddaleni od stolicy naszego województwa Lublina. Staramy się dostrzegać potrzeby wszystkich mieszkańców całej Lubelszczyzny i równomiernie jakby rozkładać środki, żeby wszystkie regiony były sprawiedliwie obdzielone. Prowadzimy na obecną chwilę badania tej trasy, jeżeli chodzi o własność gruntów i tutaj rozmawiamy z panem wójtem i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich wspólnie z oddziałem w Białej Podlaskiej prowadzą takie analizy, bo rzeczywiście jak państwo widzicie, oprócz drogi, no chociaż w tej miejscowości nie ma jeszcze ani ciągów pieszych, ani ciągów rowerowych, w miarę możliwości, w miarę tej naszej analizy chcielibyśmy, aby takie ciągi tutaj powstały. Są bardzo potrzebne. Ja chciałam powiedzieć, że jestem dumna, że reprezentuję ten akurat region w sejmiku. Bardzo mocno optowałam, prosiłam zarząd, wnosiłam petycję, bo ta droga jest szczególnie bliska naszemu sercu, bo ona prowadzi do naszej matki, Królowej Podlasia. I odczuwałam to jako własny wstyd, że tak wygląda, że taką drogą trzeba się poruszać, a jeżdżę ją nierzadko. Więc jestem dumna, że w tym uczestniczę i
z przyjemnością zobaczę efekt po remoncie. Wierzę, że będzie świetnie. W tej chwili Państwu widzimy korekcyjne frezowanie. Następnie zostanie ta warstwa skropiona emulsją i położona warstwa wierząca 4 cm, a następnie kolejna warstwa ścieralna 4 cm i uzupełnimy pobocza z materiału z frezowania tej nawierzchni. Także tu taki zakres prac zostanie wykonany. Szanowni Państwo, ja bardzo chciałbym serdecznie podziękować w imieniu własnym, jak i w imieniu wszystkich mieszkańców, obecnym tu wszystkim, którzy się zaangażowali, radnym sejmiku, panu przewodniczącemu Mławie, który ciągnie tę drogę od 2015 roku. To jeszcze będąc w opozycji, pan marszałek od 15 roku wspiera nas. Pamiętacie Państwo, były Światowe Dni Młodzieży i udało nam się z tamtej strony ruszyć z remontem tej drogi. W tej chwili, tak jak Państwo słyszeli, mówił pan marszałek i posłowie, pukaliśmy do wszystkich drzwi, jakie są możliwe, żeby zrobić ten remont. No ale niestety, decyzyjnie tutaj był Urząd Marszałkowski, za co dziękuję całemu Urzędowi Marszałkowskiemu, wszystkim marszałkom, całemu zarządowi, wszystkim radnym tutaj z tymi obecnymi, bo ci bardzo też się angażowali. Jeszcze pan radny Szygieł się angażował w to wszystko. Także dziękuję ślicznie w imieniu własnym, jak i w imieniu mieszkańców. Wysłuchaliście naszego głosu. Tak jak pan marszałek mówił, droga strategiczna, droga, która prowadzi do Kodnia, bardzo dużo tutaj pielgrzymów i mieszkańców. Poprawi to głównie bezpieczeństwo podróżowania po tej drodze. Nie tylko tymi rowerami, ale również i autami. Poprawi, będą mieli spokój też i mieszkańcy, bo tutaj na tych wyłomach to normalnie ludzie w nocy się budzili, bo wiadomo, ciężarówki przejeżdżają. Także mówię, wszystkim tym, którzy się przyczynili do remontu drogi, zaangażowali tu na Państwa ręce, a szczególnie marszałkowi Mławie, bo to mówię, on jakby jest tym ojcem całego tego remontu. Dziękuję bardzo w imieniu własnym i całego społeczeństwa. I cieszymy się, że to będzie zrobione. Jeszcze marszałek tutaj obiecał, że całe 10 km. Myślę, że roboty będą postępowały bardzo szybko, to w zależności od pogody, jeżeli pogoda dopisze, więc myślę, że firma szybko dokona tego remontu, ponieważ są to szybkie prace, szybko postępują, postępujące.